Drodzy czytelnicy, drodzy internauci, w lipcowym numerze poruszamy już tematy żniwne, a bierze się to stąd, że o ile nam się wszystkim wydawało, że żniwa będą później niż zwykle, tak po fali upałów wydaje się, że jednak ten termin nie będzie aż tak przedłużony, jak to nam się wcześniej wydawało. Zobaczcie, o czym piszemy w lipcowym wydaniu. Rozmawiam z Jarosławem Kalinowskim, europosłem, byłym ministrem rolnictwa, na temat tego, co przyniesie nam porozumienie w ramach trilogu i co czeka nas w przyszłej wspólnej polityce rolnej. Poruszamy także temat rolnictwa ekologicznego. Wiemy, że rolnictwo ekologiczne jest pisane dużymi literami teraz w Unii Europejskiej i priorytety w przyszłej polityce będą właśnie stawiane na ten dział produkcji. Wszyscy, którzy gospodarują w rejonach narażonych na szkody łowieckie, powinni się przygotować do dyskusji z kołami łowieckimi na temat szacowania strat. Podpowiadamy, jak to zrobić, jak wyegzekwować odszkodowanie za rzeczywiste straty, jakie zostały poniesione na konkretnym polu. Wiemy też, że trudna jest sytuacja dla producentów żywca, zwłaszcza wieprzowego. Ceny spadły dramatycznie, a sytuację pogarsza rynek pasz i wysokie ceny. Polska w ostatnich miesiącach wyeksportowała bardzo, bardzo dużo ziarna, a między innymi ziarna paszowego, którego dzisiaj na rynku zaczyna brakować. W uprawie piszemy o tym, jak starannie podejść do uprawy ścierniska, bo przy ograniczeniu środków ochrony roślin uprawa ścierniska i generalnie uprawa mechaniczna mają coraz większe znaczenie w kontroli chwastów, a także patogenów. Jesteście tuż przed decyzją o wyborze odmian rzepaku. Podpowiadamy, które odmiany dzisiaj odpowiadają na te wyzwania wynikające także z zagrożeń związanych z presją szkodników, presją chorób, a także zmianami klimatycznymi. Ten sezon będzie pierwszym, który rozpoczynamy w uprawie bez zapraw neonikotynoidowych. To będzie rzeczywiste wyzwanie dla ochrony rzepaku w jesiennym etapie wzrostu. Warto się zapoznać z tym tematem. W naszej rubryce Jak to siać podpowiadamy, jak uprawiać proso, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W technice z kolei pokazujemy, jak dopasować zestaw uprawowo-siewny do ciągnika i jakie są efekty tych maszyn zawieszanych, a także ciągnionych w różnych wariantach. W tym wypadku przetestowaliśmy maszyny Agromaszyn. Podpowiadamy też, co zrobić z cieknącą chłodnicą, jak się uporać z nieszczelnościami, jak sprawnie doprowadzić tą chłodnicę do pełnej sprawności i do pełnego chłodzenia, co latem jest niezwykle istotne. Nasz Ursus, o który tak pewnie dopytujecie i jesteście zainteresowani tym tematem, jest już gotowy. Podajemy w tym numerze pierwszy parametr konkursowy, ile zważył na wadze, a już niebawem powiemy, jaka była jego moc, ponieważ do przeprowadzenia tej próby musimy go na tyle dotrzeć i sprawdzić w cięższych warunkach, aby można było go maksymalnie obciążyć podczas tego badania. W naszym dodatku Top Świnie piszemy o tym, jak rolnicy radzą sobie w obecnej sytuacji, jak podejmują wyzwania w zakresie inwestowania w ten kierunek produkcji. Nie brakuje ludzi, którzy jednak długofalowo myślą o tym, żeby w tej produkcji pozostać i zdają sobie sprawę z tego, że te inwestycje są konieczne. Z kolei w dodatku to bydło chciałbym zwrócić uwagę na temat liczenia kosztów. Generalnie chcemy się zająć szerzej tym zagadnieniem, ponieważ choć koniunktura w produkcji mleka jest w miarę dobra, to jednak istotne jest to, aby kontrolować te koszty i pokazujemy młodych, wykształconych rolników, jak u siebie kontrolują te koszty, aby mieć pełną wiedzę o tym, w którym miejscu jakie wydatki są ponoszone. W naszej rubryce Życie na wsi pokazujemy świetne pomysły na to, jak zaktywizować wieś. Wieś z pomysłem to wieś z szansą na to, aby przyciągać także turystów. Wiemy, że w okresie pandemii wielu mieszkańców miast jest zainteresowanych agroturystyką, a także atrakcyjnymi miejscami na wsi, które mają nie tylko walory przyrodnicze, ale także to coś ciekawego do zaoferowania. W
naszym cyklu Kobiety Agrobiznesu rozmawiamy z Katarzyną Lewicką, szefową John Deere Polska. Zachęcam do przeczytania tej rozmowy i obejrzenia jej na naszych stronach internetowych. Proszę Państwa, za chwilę ruszą żniwa, ruszy handel zbożami. Zachęcam do śledzenia naszych cen na stronie internetowej. Zapewniam, że w najbliższych tygodniach będziemy mieli bardzo wiele szczegółowych informacji z różnych regionów kraju. Ceny zawsze budzą emocje i mam nadzieję, że dostarczymy Wam wielu cennych informacji. Życzę Wam zatem bardzo dobrej pogody, dobrych cen, wszystkiego dobrego.